Witam się z wami spod Renatki. Renatka stoi sobie. No i cóż, ja zabieram bańki od Blue. Jedziemy do Dominika. Mamy piątek. Godzina przed 10. Miałem jechać szybciej, a po prostu zaspałem. Także ja biorę bańki i jadę do Bydgoszczy. Zapakowany. Jadę do Bydgoszczy. No i co? Święta, święta i po świętach, nie? No coś mi w samochodzie świszczy. Będę musiał to zrobić. A tak to co? Ogólnie mamy piątek. Ja wczoraj miałem jechać sobie na załadunek do Czuchowa. Ale przenieśli mi ten ładunek na 2 stycznia, ten załadunek. I co? I jadę z nim do Francji. Także we wtorek po nowym roku ciśniemy na załadunek i jedziemy się zrzucać we Francji. Ciężko nie będzie, bo będzie dosyć lekko. Z tego względu, że to jest firma Polster w Czuchowie. Oni produkują plastiki, różnego rodzaju pudełka i tak dalej. A ja jadę z tym do Actiona we Francji. Nie pamiętam dokładnie miejscowości, musiałbym zobaczyć. Ale na razie mamy piąteczek, jedziemy sobie do Bydgoszczy. Ogólnie miałem jechać na 9 do Bydgoszczy, czyli wyjechać sobie tak 7:30, a o godzinie 9:20 to mnie żona obudziła wiadomością, jak tam. Dzisiaj akurat nie spaliśmy razem, bo jest chora i miałem tylko takie kurwa. No ale chuj, jedziemy dalej. Jedziemy trochę później, trochę nam się plan poprzestawia, ale damy radę. Nie, to po co jadę do Bydgoszczy? Do Bydgoszczy jadę po to, żeby się spotkać z Dominikiem na kawę, pogadać, takie dwie plotkary. A druga sprawa, Dominik ma dla mnie rzeczy z Opoltransu. Dałem mu listę zakupów, jak to mówią. Tam linki, nie linki, smary, AdBlue i tak dalej. No i przy okazji właśnie wyjazdu po te rzeczy, bo zazwyczaj tak robimy, że Dominikowi daję listę, on mi robi w Opoltransie zakupy, oczywiście na koszt Sławomira, nie inaczej. I albo ja sobie jadę do Bydgoszczy do niego, ale zazwyczaj gdzieś tam po trasie się widujemy i on mi to daje. No i jedziemy ogólnie po dwie rzeczy do kompletu, który już mam u siebie w domu. Co będą właśnie tą nowinką, przepraszam, tą nowinką w zestawie na nowy rok. Zobaczymy, czy jeszcze będę go, te nowinki będę zakładał teraz, w tym roku jeszcze, bo mogę się nie wyrobić.
Ale tak to na razie jedziemy do Dominika, odbieramy wszystkie rzeczy, posiedzimy, pogadamy. Dominik ma zestaw u siebie, też tam coś w dłubie przy naczepie, tam jakieś lampki chyba wymienia, bo mu się już poprzepalały, coś tam smarował jeszcze, także na spokojnie sobie chwilę posiedzimy, pogadamy i tyle. Naczepę widać. Jezus, jaka droga. Także zobaczymy, co tam Domino porabia. Ciekawego. Widzę, Scania też stoi. Tam się Scania wyłania. Tu jest naczepa. Także my się bawimy. Jedziemy dalej, a tu zostaniemy. Co ten pan Dominik tutaj robi? Bo wywalał wszystko. A tu czysto w tej paleciarze. Nasmarowane ładnie. O panie. A co ten tutaj robi? A, nie ma nikogo. Dominika. Siema. Spiliśmy kawę i będziemy mocować nowe lampki. Że może jeszcze sprzedamy wam patent na nito nakrętki bez zaciągarki. No i co? Dominik sobie grzebie. Ogólnie wpadły mu obrysy w naczepie, musi wymienić na nowe. Także dlatego jest tu tak wszystko rozebrane. Niby kierowca, ale wszystko sam robi. No niby tylko kierowca, kurwa. Teoretycznie. Stereotyp kierowcy, jakoś tak. Kierowcy, że kierowca jest tylko od jeżdżenia. A serwis od naprawiania zostaje przez nas obalony. Także bierzemy się za robotę. A i ogólnie pokażę wam, co się szykuje. Co właśnie zabieram od Dominika. Pokaż to. Ale trochę powygięte. No trochę do zeszlifowania tego, ale jak zrobię, to będzie cacyk. Także ja mam jeszcze dwie, muszę zabrać od Dominika, a cztery mam już u siebie do zrobienia, a to są rzeczy, które jeszcze zabieram od Dominika. Także my bierzemy się za robotę i widzimy się później. Dominikowi właśnie pokazałem patent, jak nito nakrętkę wpierdzielić bez maszynki. Także Dominik teraz będzie robił sam i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Już jednego palca opierdolił prawie. Ale na L4. Tak, pójdzie na L4. BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę, pamiętajcie. Także tu działamy dalej. A tu wpadają takie lampeczki z Horpola. Nie wiem, czy to będzie. Chyba to chyba był, nie? Hor. Ja. LRP1. Bardzo ładne. Były takie same, tylko podłączenie było gorsze, wcześniej zrobione. Teraz jest podłączenie zrobione hermetycznie, idealnie. Także montujemy. Może jeszcze dzisiaj przyjedzie do nas Michał, ale to jeszcze zobaczymy, jak dojedzie. Czy ja się szybciej nie zwinę, ale
Na razie działamy. Mówiłem, Dominik mnie wziął z Opel Transu dla mnie suweniry. Smart osiodła, bo po ostatniej trasie, jak się wszyscy doczepili do mojego smaru, to już chwila, moment, nie było go. Dwie linki celne, zawsze mam na zapas. Płyn do spryskiwaczy AdBlue. No i od Dominika wziąłem kopaki, które sobie wyczyszczę i będą założone. Oczywiście kiedy, to jeszcze nie wiem, bo na razie do wszystkiego kończy mi się czas. A no i jeszcze wziął mi zestaw naprawczy do plandeki, łaty dość duże, z tego względu, że może jak będzie cieplej, jak jeszcze u Sławomira będę pracował, to zrobię na nowo zrobię łatanie tej plandeki, co wtedy we Francji mnie pocieli, bo się trochę rozeszło. A tutaj akurat myśmy przegrali walkę z tym, z nito nakrętkami. Sposobem się udało tylko jedną zamontować. Ale po prostu Dominik musi sobie pojechać do kumpla po zaciskarkę. Szef będzie zadowolony. Tak, i będzie pan zadowolony. Bo po prostu no nie mamy nawet nakrętek takich, żeby to ściągnąć, a mi się obkręca ta nito nakrętka i nie idzie jej skręcić. Także cóż, my tu sobie walczymy dalej. Nagrało się to. Wytnij. Nie. To będzie w to się wytnie. Ale żeś za... żeś za nie. L4 poproszę na miesiąc. O, dobra, to wyślemy szefowi. No i cóż, jeszcze byś mógł naczepę pozamiatać. Na to jeszcze przyjdzie czas. Tak, dokładnie. No to my sobie tutaj walczymy sobie dalej. Ja sobie właśnie zapakowałem rzeczy i cóż, działamy. A ja właśnie wyjeżdżam od Dominika. Myśmy sobie pogadali, posiedzieli, pośmiali się. I tyle, na razie. Jeszcze dzisiaj, jak dojadę do domu, to myślę, że pojadę, o zaraz pojedzie, pojadę sobie zatankować, mówię. Pojadę sobie umyć zestaw. Myślę, że normalna jeszcze godzina. Ogólnie z tyłu mam płyty. Dominik mi tutaj załatwił, bo ma, jego ojciec jest stolarzem, ma swoją stolarnię. Załatwił mi takie deski do paleciary, żeby mieć płaską podłogę. Oczywiście za darmo, bo to są jakieś tam ścinki do tego niepotrzebne. Także wcześniej kupiłem jeszcze silikon, to co wam mówiłem na poprzednich odcinkach, że przeciekają paleciary. No to po prostu będę miał je zrobione na tip-top w tym momencie. Dobra, pan jedzie, nie, ty jedzie. Będę miał je zrobione na tip-top. Już kupiłem silikon wczoraj, przedwczoraj. Przedwczoraj kupiłem silikon w Obi. No i jeżeli jeszcze znajdę czas i chęci w dniu jutrzejszym, jutro już jest sobota, to zrobię sobie tę paleciarę, jak będzie w miarę ciepło. Ten silikon też by musiał schnąć, żeby to miało ręce i nogi. A tak to cóż, ja jadę do domu i myślę, widzimy się już przy Renacie. Jest godzina 4:10. Ja jestem właśnie pod Renatką. I co? Ja przypakowałem już rzeczy, które wziąłem od Dominika, które Dominik mi załatwił. Także o, proszę. To są wszystkie rzeczy. Ja czekam na brata. Będziemy wyjeżdżać. Pokażę mi, czy coś jedzie, czy nie. No bo muszę tutaj tyłem się na Wojewódzką wyciągnąć. Chociaż niby jest tutaj dużo placu, no ale niestety tylko tu jest kamień wysypany na tyle, żeby się nie zakopać, bo tu jak się złamie, to utonę i trzeba będzie czołnik wziąć i wyciągać się
tunikiem. Mnie to cóż, ja dzisiaj jeszcze jadę na myjnię. Pomyjemy zestaw, żeby w nowy rok wjechać czystym składem. No a 2 stycznia startujemy, jadę do Człuchowa. Ładujemy się w Człuchowie i lecimy na Francję. Także ja czekam na brata i próbujemy stąd wyjechać. Mam cichą nadzieję, że nie będzie ciągnik potrzebny. Także w tym odcinku byłoby to na tyle. Taki sobie inny odcinek. Koniec końców obróciliśmy tylko zestaw do wyjazdu. No się rozpadało. Padało cały czas, na następny dzień też padało. Także cóż. W tym odcinku to wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę szczęśliwego nowego roku. Zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz i widzimy się w następnych odcinkach. Strzałeczka!